Tegoroczna edycja będzie dwudniowa. Turniej rozpocznie się już piątek 9 grudnia od gier drużyn Oldboy. Na sobotę 10 grudnia przypadną gry finałowe Oldboy, a także zmagania dzieciaków. W turnieju Oldboyów poza gospodarzami zagrają m.in. RKS Dąbrowa Górnicza, Szczakowianka Jaworzno, KS Piast Zawidów, a także drużyny z Białorusi i Ukrainy. Dzieci reprezentować będą AP Sokerszku, Szkółka Piłkarska Jacka Popka, GKS Bełchatów, AP Funinio Kolumna, MUK Zwókniaż Pobianice. Oprócz emocji sportowych, turniej będzie miał też wymiar charytatywny. Dochód zawodów i licytacji zostanie przekazany na pomoc w leczeniu Oliwiera Zimocha, pięcioletniego syna byłego zawodnika GKS-u Bełchatów Marcina Zimocha. Turniej odbędzie się tradycyjnie na parkiecie hali widowiskowo-sportowej w piątek od godziny 19, a w sobotę od godziny 9.